Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 26 czerwca, Anno Domini 2024 roku. Znajdujemy się w Złotych Piaskach. Auto przejeżdża, my szybko schodzimy na boczek. Tak to właśnie wygląda. I co dzisiaj zrobimy? 27 stopni jest, niebo. No widać pięknie. Leciuteńko zachmurzone, a my, czyli ja, przedstawię Wam ceny, jakie się kształtują w markecie Złotych Piaskach. Widzę, że tak analizując to ubiegłego roku, niedużo się zmieniło, bo magnesy są za jednego lewa. Ja za chwilę wejdę do sklepu i przedstawię Wam, jak to wygląda w sezonie 2024. Znajdujemy się w drugiej linii brzegowej, więc nie przy samym morzu i ceny tu są niższe niż przy samej promenadzie. Na przykład wody mineralne, te w najmniejszych buteleczkach, czyli pół litra, kosztują już od 90 stotinek. 1,5 litrowe są za lewa 20, natomiast 3-litrowa butelka kosztuje, proszę Państwa, 2,30 lewa. To jeżeli chodzi o takie najpotrzebniejsze rzeczy. Przechodzimy dalej. Napoje w puszkach. Od wyboru do koloru, od lewa 60 do lewa 80. Napoje w półlitrowych butelkach. 2 lewa, 10 stotinek. Chociaż zdarzają się i tańsze. Za plastikową 1,5 litrową butelkę wraz z napojem oczywiście trzeba zapłacić 3,30 lewa. Natomiast napoje w 2-litrowych butelkach kosztują 4,20 lewa. Zerknę jeszcze tylko na smak Bułgarii. Zielone jabłko do czyszczenia toalet, żartuję oczywiście, czyli litrowy kosztuje 17,50 lewa. Czerwony jest tańszy, kosztuje 17 lewa. Za Jagerka 0,2 trzeba zapłacić 10 lewa, natomiast półlitrowy kosztuje 21 lewa. Dzisiaj przedstawiłem Państwu pierwszy odcinek, jeżeli chodzi o ceny w sklepie, a bardziej szczegółowo przedstawię to w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żebyś nie przegapiła kolejnego odcinka. Dziękuję Wam, ze Złotych Piasków mówił dla Was Janusz Stefańczak.